Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zaktualizować WordPressa na smartfonie w zwykłej przeglądarce internetowej Chrome. Wystarczy wejść na stronę logowania do panelu WordPressa, czyli zazwyczaj jest to strona, domena, łamane przez wp-admin, chyba że zmieniliście. No i jeżeli mamy informacje o dostępności aktualizacji do wersji najnowszej i jest znacznik PL, czyli język polski, no i w takim wypadku możemy aktualizować. Zanim zaktualizujemy WordPressa, pamiętajcie o tym, aby zaktualizować wszystkie wtyczki, zaktualizować wszystkie motywy i jeżeli wszystko będzie działać, no to w tym momencie możemy zabierać się za wykonanie backupu, bazy i wszystkich plików. Zobaczcie, tutaj ja otwieram sobie drugą stronę, drugą zakładkę, tylko i wyłącznie po to, aby sprawdzić, czy wszystko działa po zaktualizowaniu wszystkich wtyczek. Wszystkie wtyczki zaktualizowane, strona działa, więc w tym momencie będziemy mogli zabrać się za aktualizację. Pierwszym etapem jest kopia zapasowa plików i bazy, bo bez tego no to jest ryzyko, że aktualizujemy i coś będzie nie działać. Dlatego też warto to zrobić. Jeżeli już zrobimy sobie kopię zapasową plików i bazy, jest film na ten temat na kanale, w jaki sposób to zrobić, gdybyście chcieli, to znajdziecie. No to możemy oczywiście kliknąć aktualizuj do najnowszej wersji. Tak jak tutaj widzicie, to trwa dosłownie kilkanaście sekund. I jeżeli jest wymagana aktualizacja bazy, tak jak tutaj w tym wypadku, to klikacie oczywiście kontynuuj, baza się zaktualizuje i gotowe. W tym momencie możecie poczytać sobie informacje na temat najnowszej wersji WordPressa, jakie daje możliwości. Wszystko jest tutaj dokładnie opisane w języku polskim. I następnie przechodzimy do drugiej zakładki, drugiej karty w przeglądarce, żeby sprawdzić, czy strona działa poprawnie. Jeżeli strona oczywiście nie działałaby poprawnie, trzeba będzie przywracać z kopii zapasowej, którą zrobiliście przed aktualizacją. Dobrze radzę nie robić aktualizacji WordPressa, ani też jakichś istotnych wtyczek bez kopii zapasowej plików oraz kopii zapasowej bazy danych naszego WordPressa. U mnie wszystko przebiegło pomyślnie. Pamiętajcie, aby wybrać wersję PL, jeżeli obsługujecie WordPressa w języku polskim. Jeżeli nie ma PL, to poczekajcie, aż będzie aktualizacja PL, czyli w języku po prostu polskim. Z mojej strony to tyle, wszystko działa, więc jak widzieliście, można przez smartfona szybciutko zrobić aktualizację WordPressa. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!